Widziska, z tej strony wasz humor Manoni, a ja witam was w kolejnym odcinku z Dicey Dungeons. Moi drodzy, powracamy do naszego zwykłego Dicey Dungeons, ponieważ mieliśmy okazję przez ostatnie 3 odcinki bawić się nieco w halloweenowy epizod. I dzisiaj, mimo że skończył się ten Halloween, pójdziemy postacią, która nieco z tym Halloweenem dalej jest związana, a mianowicie, moi drodzy, pójdziemy zagrać wiedźmą. Ponieważ jak do tej pory jest to jedyna postać, którą nie udało nam się przejść rozgrywki. I zdecydowanie chciałbym mieć już to za sobą. Tak więc zacznijmy! Powitajmy ponownie moją ulubioną, nieprzemijającą porażkę. Oto wiedźma, ja ci zaraz powiem nieprzemijającą porażkę, ażebyś się dzisiaj zdziwiła. Ażebyś się dzisiaj zdziwiła, moja droga. Niech będzie wilczek. W sumie i tak będziemy pokonywać jedno i drugie, więc nie robi nam to wielkiej różnicy. Piątka, piątka, czwóreczka. Nasze uszkodzenie jak wyglądało? Zadaj obrażenia 3. No przydałoby się w takim razie. No tylko nie za wiele mamy możliwości. Rzuć 3 dodatkowymi kostkami. Kryształowa kula będzie fajną umiejętnością. Muszę sobie poprzypominać w ogóle trochę. Bo dawno nie mieliśmy okazji grać tak. No dobra, wrzucimy w takim razie piąteczkę. Jedynka jeszcze raz kociołek. Proszę bardzo. Jedynka jeszcze raz kociołek. Czwóreczka. No i tą trójką nic nie zrobimy, więc koniec tur. Wiedźma jest niestety jedną chyba z niewielu postaci w naszej grze, która to będzie mocno obrywać na samym początku tak naprawdę. Szósteczka. Czwórką nic nie zrobimy, więc jedynka. Proszę bardzo, nowa kostka. Trójką też nic nie zrobimy, czwórką też nic, więc proszę bardzo. Bo ona jest... Wiedźma ma najgorzej na samym początku. Bo najłatwiej może dostać. Jak widać zresztą. I w sumie już chciałem powiedzieć, że nie ma się co wysilać i po prostu bym rzucił kostkami, ale i tak muszę nimi rzucić. Nic więcej i tak nie zrobimy. Nie wiem, czemu mi ręka idzie na klawiaturę. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, skoro i tak będziemy grali tylko w ten sposób. Magiczna tarcza. Dodaj tarczę 3. Możemy wziąć, no. Możemy wziąć, bo no jakby... Lepiej mieć więcej opcji niż mniej. Lepiej jest mieć więcej opcji niż mniej. Użyjemy sobie kryształowej kuli. Nic nam to za wiele nie zmieni. Dwójeczkę weźmiemy jako uszkodzenie i teraz tak. To leci tutaj, to leci tutaj. Mamy trójki. Możemy tutaj wziąć trójeczkę. Nieparzysta, proszę bardzo. Uszkodzenie i rzut kostką. Zadaj obrażenia 10. No trochę nam może zadać ich później, ale na razie w sumie nie mamy co się chyba przejmować. I proszę, odnowiły nam się zaklęcia. Nieparzysta. Damy tutaj w takim razie tak, tutaj to. Uszkodzenie weźmiemy jeszcze jedno tutaj. Proszę bardzo i proszę bardzo. Załatwiony kolega. Jezu, to było smord. Nagroda, porażenie albo palące światło. Zadaj obrażenie równe ileś tam, podpal jedną kostkę, minimum 4. I to by w sumie było dla nas fajne. Tylko musielibyśmy tutaj w to wrzucić w miejsce takie, żebyśmy mieli niższe kostki, oczywiście. I weźmiemy. Już zaczyna działać, już klątwa zaczyna działać. Zamiast tej magicznej tarczy weźmiemy, bo nie jest to nam potrzebne. Chociaż czy zamiast paląc, zamiast uszkodzenia? Nie, zamiast tego. Weźmiemy więcej ataku, żebyśmy mieli szturchaniec, minimum 2. Wartość kostki minus 1. Weźmiemy pod czwóreczkę. Mamy dryadę stereogłowego. Moglibyśmy najpierw zawalczyć ze stereogłowem, mielibyśmy dostęp do zdrowia i potem moglibyśmy zawalczyć sobie z dryadą i z piratem. Podatny na porażenie. Dobrze, że wziąłem ogień. Proszę bardzo, szósteczka leci tutaj. Jedynka tu. Nowa kosteczka. Kociołek, proszę bardzo, nowa kostka. No i tą czwóreczką nic nie zrobimy. Chociaż mogłem wziąć ten szturchaniec w sumie. Wartość kostki minus 1, mielibyśmy więcej kostek tak naprawdę, ale... Poradzimy sobie, jak widać bardzo ładnie udało nam się uniknąć ataku tutaj przeciwnika. Weźmy nową kostkę, czwóreczka...
Szóstkę wykorzystajmy na pewno, bo nam się nie przyda. Piąteczkę też możemy wykorzystać. I weźmiemy ten jeden szturchaniec. I tyle. A, minimum dwa. No to niewiele, ale no warto mieć. Myślę, że warto mieć na samym początku. I będziemy się tak bawić, żeby nam to się opłacało wszystko. Sporo dwójek. I fajnie by to było wykorzystać. Wartość kostki minus 1. Dobra, to weźmiemy tak. Jeśli bym wziął uszkodzenie jedno, no to możemy wziąć. Zamiast tego kociołka możemy wziąć. Proszę bardzo i proszę bardzo. To chyba było najwięcej, co mogliśmy zrobić. Dobra. Jedynkę mogę wrzucić, bo nie będzie... No, dokładnie. Nie będzie nam potrzebna. Jak widać, sama i tak przyszła. Weźmiemy uszkodzenie. Proszę bardzo i proszę bardzo. I teoretycznie czy coś tam max 4. Nie, zostawimy. Zostawimy, moi drodzy... Aha, trójeczkami nam masywalnie. Damy sobie radę z nim. Kryształową kulę chcę sobie zostawić na Driada albo na Pirata. I tutaj już załatwimy bardzo łatwo sprawę. Max 3. No może jednak nie tak łatwo. A nie, załatwimy bardzo łatwo. Bardzo łatwo. Następny. Bierzemy sobie zdrowie i zobaczmy, co mamy w sklepiku dostępne. Magiczna włócznia. Zadaj obrażenia równe 10 i potrzebujemy dwóch szóstek. No to jest takie niezbyt. Magiczny klucz, podziel kostkę na dwie. Magiczny pocisk, zadaj obrażenia równe 5. Magic Missile. Aż mi się South Park przypomniał. The Stick of Truth, gdzie tam był właśnie magiczny pocisk. Kto grał, kto wie, kto oglądał, będzie się śmiał. I w sumie kiedyś może zobaczycie to u mnie, bo z chęcią zagrałbym w South Parka. No tylko muszę zaczekać, aż trochę bardziej go zapomnę i będę miał większe chęci. No i chciałbym kupić wtedy od razu Fractured But Whole, ale to w swoim czasie wszystko. Zastanawiam się teraz nad tą magiczną włócznią, a magicznym pociskiem. Bo magiczna włócznia jest... Może być fajnym rozwiązaniem, tylko no, może nam się rzadko trafiać. I nie mamy nic, co może nam poprawić nasze jakby statystyki do tego. I magiczny, nie, magiczny pocisk będzie znacznie większym, lepszym rozwiązaniem, bo dwie szóstki, które wylosowalibyśmy na magiczną włócznię, możemy wrzucić do magicznego pocisku, a będzie efekt dokładnie ten sam. Więc weźmy to i możemy wziąć za piątkę. Weźmiemy za piątkę, to nam bardzo ładnie zadziała. Proszę bardzo, zawalczmy z piracikiem. 26, weźmiemy tą kryształową kulę, żeby już się nam od razu zaczęło zbierać na następne. Fajnie, że mamy akurat piątkę, nie mogę użyć magicznego pocisku, a fajnie by było. Ale zaraz sobie z tym jakoś poradzimy. Weźmiemy palące światło. Czwóreczkę możemy tam wrzucić od razu, żeby ładnie zadziałała. Dwójeczkę na uszkodzenie, trójeczkę jedną możemy sobie wykorzystać. Mamy piątkę, magiczny pocisk, proszę bardzo, tak i tak. Moja aktualnie mina to jest dokładnie to samo, co on ma na swoim kapeluszu. Mua. To była piękna tura. Szóstki nie wykorzystamy, więc możemy ją wrzucić. Mamy trójkę, trójkę i jedneczkę. Co mi się lekko nie podoba, bo przydałaby się nam jakaś liczba bardziej parzysta. Jak... Bo tutaj zadamy 3, 3 to będzie 6, 7 obrażeń będziemy mogli mu zadać. Albo mogę zrobić mały ryzyk fizyk, chociaż wiecie co zrobi mały ryzyk fizyk? Bo to jest tak naprawdę jedno obrażenie, których byśmy nigdzie nie wpakowali. A tak to możemy dostać coś lepszego, o właśnie. Tak, proszę bardzo. A, minimum 4. No tylko zostało mu 1 HP. Ale to i tak jest lepiej niż jakbyśmy mieli innym razem. W sumie mogłem nie marnować czasu na myślenie, tylko po prostu od razu lecieć. Jak nam zadał obrażenia? Nie ma tak łatwo, kolego. Z nami nie wygrasz.
Mamy awansik, od razu nam się całe HP przygotuje i mamy tak, ulepszone miejsce na zaklęcie albo przygotowane miejsce na zaklęcie. I mimo, że ulepszone miejsce jest super, to chciałbym chyba mieć przygotowane księga zaklęć i teraz tak. Będą gotowe. Zmień zaklęcie, żebyśmy mieli magiczny pocisk tutaj w tym miejscu. I kociołek może z nami zostać, chociaż zastanawiam się, czy nie lepsze będzie coś innego. Może palące światło. Palące światło mogłoby też być fajnym rozwiązaniem. Ale zostawmy kociołek, żebyśmy mogli sobie przylosowywać rzeczy. Jednak. Driado nasza kochana. Kryształowa kula. Na samym starcie niech pójdzie kryształowa kula. I teraz tak, możemy wziąć tutaj, sporo jedynek mamy. I czy chcę je przylosować? Możemy sobie tą jedną... Piątkę proszę bardzo, tutaj będziemy mieli tak. I te dwie dwójeczki możemy złożyć tutaj, zamiast uszkodzenia. Jedynkę niech tam przylosuje, mamy dwójeczkę. Możemy wykorzystać na uszkodzenie. Wziąć teraz tak. Wziąć jedynkę tutaj dać. Proszę bardzo, nowa kostka, bo nie ma ważne co się wylosuje. I teraz tak. I jest ok. Trochę tej trucizny nam tam przygotuje, ale chyba uporamy się z nią. Zadaliśmy jej 13 obrażeń, tyle ile mogliśmy. Mamy 3, 4, 5. Bardzo ładna liczba. Kolejność można powiedzieć, tylko... Brakuje nam parzystych. Jakbyśmy mieli jedną parzystą zamiast tej jednej nieparzystej, to by było idealnie, więc próbujmy zaryzykować zamiast piąteczki. Mamy kolejną trójeczkę, okej. Mimo to czwórkę wrzucimy tutaj. Palące światło nic nam nie da, więc weźmiemy po prostu uszkodzenie i musimy rzucić kostką. Zada nam praktycznie, na pewno nam zada obrażenie od trucizny. Już pewnie od razu wrzuci sobie piątkę. Nawet jakby nie wrzuciła, to i tak by miała z czego innego. I nie będę wysilał się. Raz, dwa, trzy. Dziękuję. Dobranoc, nasza droga Driado. Uleczmy się i zobaczmy, co mamy tutaj w skrzynce. Sala luster plus jedna kostka w tej walce. I potrzebna jest szóstka. Wezmę zamiast szturchańca. Bo pod szóstkę będę chciał wykorzystać co innego. Lecimy dalej. Bardzo mi się podoba fakt, że mamy na samym starcie zdrowie. Bardzo mi miło z tego powodu i zawalczmy z piankiem od razu, żeby nie marnować tamtego drugiego jabłuszka, bo mamy prawie full HP, no. Kryształową kulę możemy od razu użyć. I teraz tak, weźmy sobie magiczny pocisk. I ile mamy parzystych, ile mamy nieparzystych? Mamy dwie parzyste... No nie za wiele. Anuluj, bo to nam niewiele zmieni. Chociaż w sumie mogłoby nam zmienić... Nie. Bo jakbym to wziął... Chociaż możemy spróbować. Ryzyk fizyk. Proszę bardzo, czy będzie parzysta? Jest parzysta. Magiczny pocisk. Raz, dwa, trzy. Maksymalna liczba obrażeń, jaką chyba moglibyśmy zadać, bo przez palące światło nie za wiele byśmy zadali, a na pianek jest odporny na ogień z tego, chociaż może aż tak odporny na ogień nie był. Ale mimo to lepiej. Podpali nam jedną kostkę z kubany, nie podoba mi się ten fakt, kolego. Nie podoba mi się i akurat kostka musi być parzysta, więc muszę zaryzykować. Kociołek użyjmy. Mamy jedynkę, no cóż. Proszę bardzo, proszę bardzo. A no tak. Nie musieliśmy się tym przejmować. Dobra, a jabłuszko? I co tutaj mamy? Wysysanie życia. Maksymalnie trójka, wysysi zdrowie równe ileś tam. To brzmi bardzo fajnie. I ani numerków od 1 do 3, ani na numerki od 1 do 3 nie możemy tego wrzucić, więc wrzucimy to pod szóstkę. Wrzucimy to pod szóstkę i zobaczmy, co tutaj mamy. Szklany kociołek. Zamruź jedną kostkę, wyrzuć jedynkę. Wiecie co? To na jedynkę może być bardzo fajną opcją.
Albo będzie się bardzo ładnie łączyła z kocie ten. Dwa użycia w tej turze. Jak w ogóle wyglądają? Dwa użycia w tej turze. Obrażenia 4. Parzysta sala luster bardzo by fajnie działała. Magiczny pocisk też bardzo ładnie by działał. I tutaj mamy coś takiego. Okej. Szklany kociołek. Zamroź jedną kostkę, wyrzuć jedynkę. Gdybyśmy dali go pod jedynkę, stracilibyśmy nasz normalny kociołek, czyli przelosowywanie kostek. Musielibyśmy grać z tym, co się czysto nam wylosuje. Ale mając jedynkę, możemy przeciwnikom zamrażać wszystkie kostki. I jedynym przeciwnikiem, który mógłby nam zagrozić, byłby Yeti. No to ten Yeti, w każdym razie ten, który ma te kulki śnieżne. Bo jemu są jedynki w smak. I tak naprawdę moglibyśmy tutaj wrzucić cokolwiek i zmieniać sobie jedynkami. W sensie to nie będzie działać tak super, bo będziemy tracić jedną kostkę mimo to. Ale wiecie co? Zrobię to, bo mimo że stracimy, zadaj obrażenie 1 i będziemy nie mogli... Chociaż pod dwójkę może. Kurde, aż szkoda, bo ten kociołek... Przelosowywanie kostek jest bardzo fajne, ale dobra. Ryzyk fizyk. Czy ja dobrze w ogóle to zrobiłem? Tak, dobrze zrobiłem. I szklany kociołek niech będzie tutaj razem z nami, czy może sala luster by była fajniejsza? No, na razie zostawmy w ten sposób. Odkurzacz. Odkurzaczu nasz kochany, pokaż mi wnet swe towary. Fajnie, że my pozostaną tylko szósteczkę. Jednak mogliśmy wziąć tę salę luster. I teraz tak, odkurzacz ma 3 kostki. Zadaj obrażenia takie i takie. Więc teraz tak, wrzucając tutaj trójkę. Trójki nie będę chciał wykorzystywać do tamtego. Proszę bardzo, będzie miał tak, szklany kociołek, proszę bardzo. Jedną kostkę ma już zamrożoną. I teraz tak. Magiczny pocisk. Nie, no nie będziemy brać magicznego pocisku. Chociaż możemy sobie wziąć, żeby już był przygotowany na następną turę. Myśleć bardziej pod ten przyszłościowo, można powiedzieć. Myślę, że tak zrobię. Tutaj damy też tak i tak. Koniec tury. Nie zadaliśmy mu za wiele, ale zawsze coś. Wysysanie zdrowia jest w sumie śmieszne, jak masz full HP. Przełamanie limitu, proszę bardzo. I teraz tak. Dwójeczka poleci tutaj. Trójeczka poleci tutaj. Szósteczka poleci tutaj. I jedynkę mogę... Zadaj obrażenia 1 przy szóstce oślep kostki, albo maksymalnie ten. Musielibyśmy wszystkie 3 kostki mu tak zrobić. No, a magiczny pocisk nam nie będzie przydatny, więc zrobimy tak. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Tak, zamrożone i możemy sobie tutaj od razu jakby to wrócić. A mogłem rzucić tą kostką, niepotrzebnie w sumie ją tutaj wziąłem. Ale teraz ma same jedynki, więc za wiele nam obrażeń nie zrobi. Mimo, że to będzie długa strategia, to może być bardzo opłacalna. Będzie trochę wydłużać odcinek, będzie trochę wydłużała ona odcinek. Ale będzie fajnie opłacalna, więc piąteczka tutaj, czwóreczka tutaj. Proszę bardzo, zamruśmy i rzutmy kostką. Chociaż sobie nawet to działa lepiej, bo tak... Oprócz tego, że nie wylosowujemy nowej kostki, to i tak tą kostką możemy rzucić. I tak tą kostkę możemy rzucić. I teraz tak, 5, 5, 3. Fajnie, że ona nie jest parzysta. Możemy wysłać mu żyćko. I w sumie w takich turach jak ta, szklany kociołek jest bardzo fajnie opłacalny. Anuluj. Chociaż czy... No bo nie wykorzystamy. Nie, rzucimy po prostu tą kostką. Gdy zdarzy nam się przeciwnik, który będzie miał 2 kostki, tak naprawdę to będzie już o wiele znacznie z górki. Przy takiej sytuacji to już w ogóle będzie super. A i tak zamrożenie sprawia, że
przeciwnik będzie miał schodził z tych największych swoich kostek. Więc i tak super to będzie nam działać. I z tego co widzę, możemy go już wykończyć. Fajnie. Maksymalny poziom zdrowia nasz się zwiększył i teraz tak. Duplikacja, zdublikuj kostkę minimum 4, albo mamy bliźniaczą kość, maksymalnie 3, podwój wartość kostki. Szkoda, że duplikacja nie jest czysto pod nic, bo mogłoby nam to bardzo fajnie działać, ale no tylko jednorazowo by nam działało. Szkoda, że nie ma opcji ignoruj. Podwój wartość kostki max 3. Moglibyśmy wziąć to, bo możemy to wziąć. I zamiast czego byśmy to wzięli? Uszkodzenie nie korzystaliśmy ani z palącego światła za bardzo. Bo zamiast palącego światła mamy ten. Zamiast palącego światła mamy... Chociaż fajnie by było też używać i palącego światła, i szklanego kociołka. Bo oprócz tego, że mieliby same jedynki, to jeszcze by musieli otrzymywać obrażenia za to. To byłoby ładne kombo w sumie, tak jak sobie myślę. Ale weźmiemy za uszkodzenie. Chociaż naucz zaklęcia wróć. Weź. No mamy tylko wróć, możemy sobie wrócić. Chociaż weźmiemy duplikację. Bo tutaj max 3, podwoi wartość będziemy mogli sobie szóstki brać. Bo podwojenie wartości, z jedynki zrobi nam dwójkę. Z dwójki nam zrobi oczywiście czwórkę, z trójki nam zrobi szóstkę. Więc w sumie bliźniacza kość mogłaby nam zawsze fajnie działać. Ze względu na to, że... Dobra, weźmy bliźniaczą kość i weźmy ją za trójeczkę. Naucz się zaklęcia. Za trójeczkę wziąłem, prawda? Okej, okay, też może być. I ta bliźniacza kość może nam fajnie działać ze względu na to, że jak ją będziemy sobie tutaj dawać, to będziemy, nieważne jaką mieli kostkę, od 1 do 3, będziemy mogli sobie ją podwajać i zawsze będziemy mieli dzięki temu parzystą kostkę. Jezu, jak mój mózg paruje. O, paruje. Szczur, aktywuj trucizny 1, rzuć nową kostką. To też jest bardzo fajna kostka, ten bardzo fajny przedmiot. Magiczny sztylet zadaje obrażenia równe 2 wielokrotnego użytku. I to już jest lepsze niż tamto. Kupując szczura, mamy możliwość wyrzucania sobie nowych kosteczek i wyrzucania kostek, które by się nam nie opłacały. Trucizna będzie 1, więc nie za wiele będzie zadawała obrażeń, ale będzie dawała nam nową kostkę. Więc kupmy. Kupmy i weźmy zamiast uszkodzenia. No i tam na jabłuszko będziemy mieli zaraz po tej walce. Więc sobie i tak kupimy, i tak myślę. Dobra, mamy parzystą, nieparzystą i możemy wziąć sobie szczurka. Możemy wziąć sobie bliźniaczą kość. Możemy sobie wziąć bliźniaczą kość i możemy sobie wziąć jeszcze salę luster. Salę luster w sumie by była fajna. Ale weźmiemy tak, weźmiemy sobie szczura, żebyśmy mogli sobie zobaczyć, jak będzie nam tutaj się z nim działało. Czwóreczkę wrzucimy w to. Trójka leci tam. I jedynka leci w to. Potrzebna jedynka. A i zobaczcie, on ma jedną kostkę, dobra. Będzie zawsze nam zadawał obrażenia 3, ale nie będzie miał więcej kostek. Chociaż moment. Odblokuj kluczo ostrze, zwróć kostkę. Nie będzie nam zadawał większej ilości obrażeń w każdym wypadku. Więc myślę, że trzeba zawsze mu zamrażać tamto wszystko. Bo będzie to nam bardzo opłacalne. Dwójeczkę tutaj. Czy piątkę chcę wrzucić tak, żebyśmy mieli następny magiczny pocisk, czy wysysanie żyćka? Wiecie co, zrobimy kryształową kulę. Bo w sumie i tak musimy go wykończyć i tak. Jedynkę mogę tutaj sobie wrzucić i już jest zamrożony kolega. I nie muszę już się przejmować aktualnie zamrażaniem, szklanym kociołkiem. Więc tę jedynkę możemy sobie wrzucić tutaj. Bo się na nic innego nam, chociaż no zdałaby się w przypadku, bo moment, zdałaby się w przypadku bliźniaczej kości, wysysania życia i tyle, i tyle. Więc i tak będzie lepiej w ten sposób. Trójkę zamiast bliźniaczej kości możemy wziąć. Dostaliśmy jedynkę. Okej. No to można będzie ewentualnie jej użyć do niczego. Bo nie będzie nam do niczego potrzebna. Parzysta, więc możemy wrzucić tutaj szósteczkę.
I to się na mnie nic już nie zda. Bo piątkę jak weźmiemy, to nam nic nie przygotuje, a jedynkę jak weźmiemy, to da nam szklany kociołek i będziemy mogli tylko zamrozić kostki, będzie miał więcej zamrożenia, ale to zamrożenie więcej nam nie da. Szkoda, że szklany kociołek nie ma obrażeń, bo jakby miał, to już w ogóle by był super opcją dla nas. Więc chyba rzut tymi kostkami będzie chyba najrozsądniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, myślę. I tyle. Nie ma. Zwróci mu jedynkę i tyle. Dobra, i teraz tak. Nie mam żadnej parzystej. Ale mamy za to piąteczkę, więc wrzucimy szczura. Mamy szósteczkę, proszę bardzo. Trójeczka będzie bliźniacza kość. Zamiast magicznego pocisku podwójmy wartość do szóstki i proszę bardzo. Nie zamroziłem mu kostki, ale liczę na to, że będzie nam sprzyjało szczęście. Odblokuj klucz ostrze, zwróć kostkę. Zada nam kolejne trzy obrażenia, ale nie będzie to aż takie złe dla nas już teraz. Bo już mniej znacznie obrażeń dostaniemy od niego i wystarczy teraz to. Cieszy mnie to. Och, kolejna świetna walka. Jak sam byłem uczestnikiem, nie szło mi nawet w połowie tak dobrze. W mgnieniu oka zostaniesz najlepszym sługą. O, najlepszym sługą. Dzięki. Dobra, idziemy do sklepiku, kupujemy sobie oczywiście nasze hapeczki. I lecimy dalej. Mamy całkiem dużo jednak HP, mogą nie kupować jak widać. Ale no nie wiedzieliśmy o tym, że tak będzie się rozkładała plansza. W ogóle rozkłada się dokładnie tak samo jak na poprzednim poziomie. Nawiedzony słoik. Zatem nawiedzony słoik i zobaczymy, co będzie nam potem się, co potem dostaniemy. Nawiedzony słoik ma aż 4 kostki. Max 3. Aktywuj truciznę. Jedynki jakby dostawał, byłoby super. Bo on i tak będzie wrzucał, więc tą zarazę sobie... Chociaż jedynki sobie będzie tutaj wrzucał, więc jemu wartości są mniejsze w sumie. Jemu wartości aż tak bardzo nie będą przeszkadzały. Piątka jak wrzucimy, będziemy mieli następny magiczny pocisk. Czwórka jak wrzucimy, będziemy mieli salę luster. Być może będziemy mieli... Z sali luster w ogóle zauważyłem, nie korzystam. Z wysysania życia za wiele też nie korzystam. Bliźniacza kość... W miarę no zadziałała w poprzedniej turze, ale nie aż tak dobrze. I myślę teraz sobie tak. Mógłbym pozamrażyć wszystkie kostki. Aktywuje nam tylko jedną truciznę wtedy. I resztę wrzuci w zarazę. Więc moglibyśmy tak przetrzymać jedną turę. Bo maksymalnie możemy rzucić raz... dwa i trzy razy możemy maksymalnie rzucić. No to nie jest aż tak dobrze opłacalne. Wezmę magiczny pocisk, żebyśmy mieli następne tury. Wrzucimy tutaj czwóreczkę i wrzucimy tutaj bliźniaczą kość. I na razie tyle chyba możemy zrobić. I możemy sobie tylko przygotować te zaklęcia. No, nieźle sobie pocisnął to wszystko. Mamy kryształową kulę, więc jak najbardziej jej użyjemy od razu. Bo jednak słoik ma dosyć sporo HP. Mamy sporo dwójek. Mamy sporo dwójek, które możemy sobie zwiększyć albo zmniejszyć. Mamy piąteczkę kolejną, więc zrobimy tak. Proszę bardzo, magiczny pocisk, proszę bardzo. Proszę bardzo. Z tego możemy zrobić szóstkę. Z tego no jakby możemy nie zrobić szóstki, to bo to już jest szóstka. I możemy sobie wtedy wziąć wysysanie życia. Co może być fajną opcją zamiast tej bliźniaczej kości. I ten dwójkę wtedy... Wiecie co, zrobię tak. Zrobię tak i będziemy wtedy więcej HP do przodu. Bo oprócz tego, że on oberwie 2, to dostaniemy też kolejne 2. To są, jakbyśmy zadali mu 4 obrażenia. No już aktywuje nam truciznę. Podwoi ją nam i będzie aż 10 trucizny. Całkiem ostro on leci tutaj z nami, muszę przyznać. To podwojenie trucizny jest dosyć ostre. Ale my mu zrobimy aktualnie więcej obrażeń. Proszę bardzo, proszę bardzo.
I sobie się uleczyliśmy na szczęście. Jest okej. Jest całkiem okej. No i poza tym, no właśnie, zapomniałem, że tutaj mamy jeszcze masę tych jabłuszek. Złoty kociołek, zadaj obrażenia 1, wyrzuć parzystą wartość. Uuu. To może bardzo fajnie działać. I teraz tak. Mając złoty kociołek i mając szklany kociołek na samym początku, możemy teraz... O Jezus Maria, teraz mój... To jest moment wielkiego umysłu, po prostu. It's big brain time. Zachowując szklany kociołek, możemy sobie wtedy robić tak, że możemy mrozić, mieć jedynkę, wrzucać tą jedynkę do złotego kociołka, mieć większą wartość i możemy złotem wychodzić z tego jak chcemy. I tą większą wartość możemy wrzucać ewentualnie w magiczny pocisk. I musiałbym wtedy mieć i szklany kociołek wyekwipowany jako zwykłe, przygotowane już zaklęcie i złoty kociołek. I obydwa kociołki w każdym razie. Jednak nie mając tego, możemy zadawać obrażenia 1 zawsze i wyrzucać parzystą wartość. Czyli albo dwójkę szczura, albo czwórkę sale luster, albo szóstkę wysysanie życia. I nie mamy możliwości zdobycia piątek, chociaż w drugim przypadku też nie mamy. Ale zmniejszy nam to liczbę kroków. Bo szkoda, że ten szklany kociołek nie jest na dwójce. Albo na jakiejś innej liczbie. Bo jakby szklany kociołek był na dwójce, to mogłoby bardzo ładnie ze sobą to współgrać. Ale myślę, że tak. Myślę, że i tak to weźmiemy w ten sposób, tak jak teraz myślałem. A ulepszone w ogóle jak to wygląda? Dwa użycia w tej turze. Okej, a szklany kociołek ulepszony też chyba miał dwa użycia w tej turze. No właśnie. Zresztą nie będziemy ulepszać tych zaklęć. Nie wiadomo jak, bo potrzebujemy mieć ulepszone miejsce na nie. Pa, 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 ra, pa, pa, pa. Kurde, trudne decyzje. Bo strategia na szklany kociołek jest fajna. Strategia na ten szklany kociołek jest fajna, no tylko na przeciwników, którzy mają do dwóch kostek. Do dwóch kostek, a potem może być gorzej. A ten szczur, mamy rzucanie tam nową kostką. Dobra, wyjdziemy w ten sposób i teraz złoty kociołek zamiast magicznego pocisku. Wtedy możemy tutaj wyrzucić cokolwiek, jedynka nam wyrzuci, będziemy mieli zawsze parzystą wtedy z tej rzeczy. I zadamy dwa obrażenia w ten sposób sobie. Zobaczmy jak nam to zadziała w praktyce. Wysoka odporność na truciznę. O, mamy piąteczkę, od razu weźmiemy sobie w takim razie, żeby móc wykorzystać pełne jakby koło. I tutaj będziemy zadawać łącznie 7 obrażeń, zamrażamy jedną kostkę. Działa Gitas. I czy chcę wrzucić tam szczura? Wrzucimy szczurka jeszcze. I teraz tak, proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Z jednej piątki zejdzie, nie będzie miał... A, i tak będzie miał A, ale nie zużył tego dubla. Aż jestem zdziwiony. Kryształowej kuli oczywiście użyjemy, bo no, czemu nie użyć? I teraz mamy znacznie więcej opcji. Nieważne co tutaj wrzucimy, i tak będzie ładnie nam to wyglądało, więc mogę wrzucić tutaj jedynkę. Mogę wrzucić tutaj kolejną liczbę naszą. I dużo mamy czworek, dużo mamy dwójek. Czy coś z tym faktem mogę tutaj zrobić w sumie? Fajnie by było móc coś z tym zrobić. Tą salę luster... Sali luster bardzo rzadko korzystam. A szkoda, że nie mam pod czym innym tej rzeczy. Mogę ewentualnie użyć następnego szczura. Będziemy mogli sobie rzucać nowymi kostkami. Możemy tak zrobić, bo z sali luster nie skorzystam. Proszę bardzo. Mamy dwójkę, dobra. Proszę bardzo. Jeszcze raz możemy w tej samej liczbie wrzucić to.
Mamy trzy kostki. Mogę wrzucić kolejnego szczura, tutaj dać to. Następna trucizna. Wysoka odporność trucizny tego wilkorma. Aha, no właśnie, ale no przynajmniej zawsze jakieś obrażenia mu wpadną. Niż jakbyśmy coś innego wykorzystali, bo dwójek i czwórek nie wykorzystalibyśmy do niczego innego, oprócz magicznego pocisku. I tyle by z tego wszystkiego było. Tą czwórkę do sali luster nie ma sensu, a złotego kociołka też nie ma sensu zużywać. Więc myślę, że jak tutaj wrzucę czwórkę, zadamy mu te 5 obrażeń i tą trójkę po prostu w niego rzucimy. Jeszcze zamiast... I tak to muszę zrobić. 5 obrażeń to jest 5 obrażeń, nic więcej z tym nie zrobimy i ewentualnie mogę tutaj wrzucić złoty kociołek, żebyśmy mieli parzystą wartość. Na tym jednym obrażeniu nie stracimy. Nie ma dubelka, więc nie rzuci na nas klątwy. Jest ok. Jedyneczka może tutaj wpaść, tutaj możemy ją wrzucić i tutaj dwójeczkę. Trójka będzie mieli kolejny złoty kociołek. Ale mogę też wziąć wysysanie życia zamiast tego złotego kociołka. I zrobimy tutaj zamiast tego. No i po prostu, bo ładnie tam będzie wyglądać. Przełamanie limitu znowu mamy, więc w sumie możemy jeszcze raz użyć. Ile? 6. W sumie moglibyśmy się dohapeczyć dzięki temu nieco. I teraz tak. Możemy wrzucić... Czy jedynka będzie nam opłacalna? Nie będzie nam opłacalna. Ten szkolny kociołek to jednak jest taki średni, wam powiem. I chyba z niego zrezygnujemy. Mamy tutaj lepsze możliwości dzięki złotemu kociołkowi i magicznemu pociskowi. Szkoda, że tego złotego kociołka nie wziąłem na tą jedynkę jednak. Chociaż no, nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Mamy piątkę, więc sobie ją weźmiemy za to. Dobra, wrzućmy tak. Szóstki nie ma sensu wrzucać. Piątkę jest sens gdzieś wrzucać. No możemy zamiast wziąć ten magiczny pocisk i możemy wrzucić tutaj dwójkę. Nie dwójkę, wrzucimy szóstkę. Zostało mu 8 HP. Dwójka szczur. Zadamy mu obrażenie od trucizny 1, bo ma wysoką odporność, więc jest dzielony na 2. Zadamy mu jedno obrażenie od trucizny i będziemy mieli nową kostkę z niewiadomą jaką wartością. I wtedy my zostaniemy z 6 i z 4. Możemy wziąć wysysanie życia albo sali luster. Sali luster się nie opłaca nam brać, więc tą 4 możemy wykorzystać. Więc proszę bardzo, złoty kociołek i mamy kolejną 6. Gdy wyrzucimy sobie z niej 1, zamrozimy mu kostkę i możemy sobie jeszcze raz tak zrobić i zamrozić mu jeszcze jedną kostkę. Ale będzie to nieopłacalne, z względu na to, że nie za wiele z tego zyskamy. Szczur zamiast... chociaż nie, anuluj. Zamrozimy mu jedną kostkę. Weźmiemy tutaj tę 1. Coś temu chociaż zabierzemy i teraz weźmiemy szczura. Zamiast wysysania życia. Nowa kostka dla nas, 4 i po prostu rzucimy w niego tą kostką. I w następnej kurze już dostaniemy tyle, ile chcemy. 2 i zrzuci na nas... Nie rzuci na nas klątwy, okej. Okay. Wystarczy w niego trafić tym czymś i spokój. Awans dostaniemy za pokonanie następnego potworka. Głośnego ptaka, ale najpierw musimy się dohapeczyć, bo trochę się odhapeczyliśmy. Właśnie przyszła dostawa bardzo szykownych szalików. Nie chcesz tylko sprzęt do walki? No dobra. Błyskawica, zadaj obrażenia równa ileś tam plus porażenie. Inferno, zadaj obrażenia równa ileś tam
podpal jedną kostkę. Porażenie byłoby lepsze, w sensie i tak nic nie kupimy, bo mamy tylko dwie monetki. No więc możemy sobie ewentualnie po prostu kupić błyskawicę. Głośny ptak. 44 HP, dosyć sporo i mam obawy, że może to być trochę po nas. Parzysta, nieparzysta. Zadaj obrażenia ileś tam plus 2 osłabienia. Moglibyśmy to echo. Ten dawałby nam same nieparzyste, ale zadawałby nam obrażenia po jednym. Ale by nas uciszał. I to cały czas praktycznie. A walka uniknie następnego ataku w sumie. No i tak nie będziemy robić tego i tak, więc dobra. Jedynka proszę bardzo tutaj. Wyrzućmy z tego parzystą liczbę, mamy czwórkę. Dwójkę jak wrzucę, może mogę z tego maksymalnie zrobić szczura. Oj, przepraszam, jeśli było słychać, jak uderzyłem w mikrofon przypadkiem. Mogę przygotować sobie saluster, mogę sobie przygotować złoty kociołek. Wyrzuć parzystą wartość. Wiecie co, weźmiemy tak. Zobaczymy co nas tego wypadnie. Dwójka nam wypadła, więc weźmiemy szczurę. I czy to chcę tutaj wrzucać, czy chcę zadać mu jedno obrażenie? Zadam mu jedno obrażenie po prostu. Uniknie sobie następnego ataku, co jest niestety kiepskie w naszym przypadku. Chociaż nie jest aż tak złe, bo ten złoty kociołek... Aha, wszystkie złote kociołki nam tutaj uwalił kolega. Nie podoba mi się ten fakt. Za dużo jedynek, które nie przydadzą nam się. No, teraz zauważam, jak głupim pomysłem było pójście w szklane kociołki. Może i pomysł jest fajny na to, żeby przeciwnik wyrzucał jedynki, ale potrzebowalibyśmy mieć dużo kostek. Dużo kostek byśmy potrzebowali mieć. Wysysanie życia za to może nam ładnie podziałać nieco. Więc weźmiemy tutaj zamiast jednego złotego kociołka. Damy w dwójkę, więc proszę bardzo. Co? To było głupie. To było głupie. A zdenerwowałem się. Masz Zakaria tutaj, proszę bardzo, szklane kociołki. Masz tutaj truciznę i zobaczymy co dostaniemy. Dostaliśmy dwójkę, więc proszę bardzo, szklany kociołek, proszę bardzo. I je masz. Uciszysz nas i tak byś nas uciszył i tak pewnie. Ale przynajmniej nie uniknie następnego ataku. Zada nam tylko jedno obrażenie. Aha. No nie za fajno. To jest nie za fajne. Możemy tutaj wrzucić piątkę. Dostaliśmy czwórkę. To chyba jednak nie chcę, żeby miał to uciszenie. Aktywujemy mu jedną truciznę. Zamrozimy mu jedną kostkę i tyle. Matko święta, nienawidzę głośnego ptaka, bo ten głośny ptak ma bardzo dobre ataki, jeśli mamy coś takiego i znowu nas uciszył. Zdążyłem. To jest ciekawe, że możemy zdążyć rzucić tymi kostkami. Maksymalnie dwójka, możemy zamrozić jedną kostkę, dostaniemy jedynkę. Zrobimy coś takiego. I tak dostaliśmy jedynkę, ok, zadamy obrażenia tak, tutaj damy trójeczkę. Tutaj damy w ten sposób. On nas zabije. I znowu nas uciszy. No nie mogę, no. Tutaj mamy czwórkę. Możemy mu zamrozić, tak będziemy mieli jedynkę. Możemy wziąć tutaj tak, zobaczyć szóstka. Cieszę się niezmiernie. Jezusie święty. Ale zada nam teraz obrażenie, więc użyję kryształowej kuli, zanim zdąży nas, czy się tak nie uda. Nie uda się tak.
jak się nie uda. No to może być koniec. To może być koniec, bo ma przewagę 30, a raczej 23 do... No przewagę 23 HP. A my nie mamy kompletnie niczym go atakować. Możemy się jeszcze trochę uleczyć. Szóstkę możemy aktywować znowu to. Dać tutaj tak i tutaj tak. I tyle. Znowu nas uciszy. No nie mogę. No, ale uniknie ataku. No niewiele, no. Mamy wszystko na tym samym poziomie, jakbyśmy mieli, no ale wiecie, no to nie jest to samo. Z tej jedynki możemy spróbować zrobić coś więcej. Mamy dwójkę, okej. Szóstkę wrzucę tutaj. Mamy trzy. Dwójkę, nie, trójkę możemy tutaj wrzucić. Odzyskamy trochę HP przynajmniej. Uciszy nas. Bo jak tutaj wrzucimy, to będziemy mieli jedynkę. No nie, niewiele, ale przerwiemy uciszenie. Okej, okay, dobra, wiecie co zrobimy? Tak, umieścimy tutaj dwie kosteczki. Kryształowa kula. Jezu, czemu ja tak nie robiłem wcześniej? I możemy coś z tego innego jednak zrobić, żebyśmy mieli jakieś szanse. Mamy dwie... Mamy dwie dwójki i jedną szóstkę, czyli możemy znowu sobie wziąć wysysanie życia weźmiemy. Wysysanie życia weźmiemy. Bo się nam bardziej opłaci. I zamiast tego szklanego kociołka badziewnego zrobimy tak. I czy szczura? Czy lepiej będzie zadawać złotym kociołkiem zawsze obrażenia? Tak, bo wyrzuci nam parzystą wartość i możemy mieć z tego coś tam do robienia. Ok, więc to po prostu rzućmy kostką. Jak to nie będzie koniec, to idziemy po zwycięstwo. Nie przyjmuje innej możliwości. Uciszy nas, uniknie ataku i nieparzystą zadaną 3 obrażenia. Uniknie ataku, więc muszę tutaj w złoty kociołek wrzucić coś. Maksymalnie dwójkę tam możemy wrzucić. Czwórkę sobie wrzucimy do szczura. Więc teraz tak, proszę bardzo. Dwójeczka tutaj, trójeczka tutaj. Jezus Maria, wysysanie życia, jak ja się cieszę, że je wziąłem. Au! Ale nieparzysto on nam może zadać tylko. Okej. Okay. To dobrze, że tymi szóstkami nie za wiele mógł nam zrobić. Tu zrobimy tak. Ale nie za wiele zmienił. Z trójeczek skorzystamy, ale najpierw to. Proszę bardzo, wysysańsko, wysysańsko. O, ja nie mogę. Ale kombak. Z tylu HP. Teraz my będziemy mieli znaczną przewagę nad nim. Jeszcze jedną truciznę mu zadamy. No i z tą czwóreczką nic nie zrobimy. Ja nie mogę. Unikaj sobie ataku, unikaj sobie. I nie uciszył nas. I bardzo ci tak dobrze. Wyrzućmy sobie zamiast piąteczki, żeby mu ten unik zniknął. Wysunijmy mu HP. Czy piątka, magiczny pocisk możemy wziąć i będzie już po nim. Ja nie wierzę w to. Kra! Ha, spierniczaj mi z tym kra. Ja w to nie wierzę. Dostaniemy awans i mamy full HP. Ja w to nie wierzę. Ale fart. Ja w to nie wierzę. I teraz tak, czy ulepszone miejsce na zaklęcie, czy dodatkowa kostka, czy przygotowane miejsce na zaklęcie? Dodatkowa kostka może nam służyć, ale za przygotowane miejsce na zaklęcie. I dodatkowa kostka można ratować częściej dupę. No, niewiele przeciwników ma uciszenie, jak w przypadku tego tutaj pana, który przed chwilą miał. I myślę, że to może być nieco lepszym wyborem, ale ulepszone miejsce też może nam fajnie działać, ale ono jest tylko jedno. I musielibyśmy sobie przetasowywać cały czas te zaklęcie, więc wezmę dodatkową kostkę, moi drodzy. I w sklepiku, czy chcę wziąć te błyskawice? Jeśli bym ją wziął, to zamiast czego? Zamiast sali luster moglibyśmy ją wziąć. Bo z sali luster nie korzystam tak często. I będziemy mieli łączone obrażenia. Więc myślę, że tak zrobimy. Tylko szkoda, że sala luster... Albo nie! Zrobimy coś lepszego. Zamiast szklanego kociołka. Bo tutaj by nas udupił ten szklany kociołek.
Tutaj będę mógł dupić. Zamruć jedną kostkę, wyrzuć jedynkę. Mimo że jest ok, mimo że jest fajne, możemy sobie z nim trochę robić, to... Jezu, jak ja nienawidzę siebie za takie przemyślenia. Chociaż myślę, że szczur będzie lepszy. Bo szczurem możemy wykorzystywać tylko piątki, szóstki. A wykorzystując dwójkę i mając na przykład te piątki, szóstki albo inne wartości, to możemy je dodawać do błyskawicy. Zrobimy tak, zrobimy tak. Niech ten szklany kociołek z nami jeszcze trochę zostanie. Mamy Krakena, króla szczurów, rochatyńca i kowboja. O nie! Dobra, przynajmniej śpiewaczki, nie ma papierowej rycerki. Chociaż papierowa rycerka byłaby ok, bo raz o porządnie będę zadała te obrażenia, by było od niej spokój. Dobra, myślę tak. Sensownym by było pójść na rochatyńca i potem na kowboja. Mamy 8... Możemy maksymalnie wtedy się uleczyć o te 16 punktów zdrowia i mamy w sklepie 2 coiny do zużycia. I możemy od razu wyjść na bossa. Więc myślę, że tak też zrobimy. Arochatynic ma dynka żuka. Max 4, zadaj obrażenia dwukrotne. Topór bitewny byłby mu zbędny, ma 3 kostki tylko. Dynka żuka, zadaj obrażenia równe 5, zablokuj jedną kostkę. Gdyby kolega tutaj cały czas wyrzucał jedynki, to by mu to było trochę nie w smak. Na razie tak, przygotujmy sobie wysosanie życia. Będę z tego chciał korzystać znacznie częściej teraz, jak tak sobie pomyślałem. I możemy tutaj dać błyskawice jeszcze. I myślę, że możemy skupić się na większej ilości wyrzucanych wartości. Tutaj szóstka i jedynka będzie miał porażenie jednego przedmiotu. No właśnie, to jest zupełnie inna opcja. Będzie musiał zużywać jedną kostkę. Zadano nam trochę obrażeń, ale będzie to znacznie lepsze. Kryształowa kula oczywiście. Oczywiście weźmiemy kryształową kulę. Teraz tak, oczywiście możemy się uleczyć za tę trójeczkę. Nie pogardzę. Możemy szklany kociołek tam wrzucić i sobie z jedynki wyjść, jedynkę. Możemy na razie zostawić. Z tej okazji trudno nie skorzystać. Błyskawice jeszcze raz możemy sobie wziąć. Szklany kociołek proszę bardzo. Wyrzućmy jedynkę, wyrzućmy tutaj to. Mamy czwórkę, znaczy i tak jakby wyszło, ale jest znacznie lepiej. Dwa przedmioty porażone, dwie jedynki. Ha! Cudnie, kolego! Jezus Maria, ale szczęście mamy nagle. Oj, mam nadzieję, że nie wykorzystam tego szczęścia do końca naszej tutaj rozgrywki. Ile masz HP? Masz 11 HP, kolego. Troszkę smutno by było, jakbyś teraz miał zginąć. Więc trzeba to dobrze odgarnąć. Mogę mu zadać... A, nie muszę, tutaj się widzę jednak starać. Proszę bardzo. I wyścimy mu te HP. Jest moc. Rochatyn jest bardzo łatwo rozwalony. Zobaczmy, co mamy w tym sklepie. Mamy HP-ki, ale za 3. Możemy sobie wziąć znowu palące światło. Nie, dziękuję. Albo możemy wziąć zaklęcie furii, powtórz następny atak, ale potrzeba dwóch kości takich samych, bez sensu. Więc i tak będziemy na odnowienie HP sobie brali i na króla szczurów akurat zostanie. Akurat na króla szczurów nam tamto zostanie. Mamy dwie czwórki, jedną trójkę i przydałaby się nam błyskawica, ale nie mamy takiej możliwości. Możemy sobie wziąć magiczny pocisk, proszę bardzo. Użyjemy tutaj tak, jedynkę przylosujemy na błyskawicę, więc użyjemy tego w ten sposób. Fajno, fajno, fajno. Sześciostrzał chyba polegał na tym, że po prostu mógł chyba czy... Potrzebna szóstka, zadaj obrażenia 6, 3 użycia w tej turze. Wyrzuć dwie szóstki, północny urok. Niefajny jest ten północny twój urok, kolego, same czwórki mamy. Śmiesznie trochę. Moglibyśmy go trochę wdupić, ale co mi nieważne co wyrzuci, i tak będzie miał ten pomocny urok i tak nam zada to obrażenie, więc fajnie by się było skupić na błyskawicy. I zrobimy coś takiego, proszę bardzo, dwójka z tego wyszła, więc niech pójdzie tutaj w to, zrobimy coś takiego.
Zamrożenie kostki mu tam nie za wiele pomoże, ale może trzy razy tego użyć. Chociaż jedną kostkę moglibyśmy mu zmniejszyć, bo i tak by tego wtedy nie użył jako tej. Czy wolę Soul Luster? Nie, wolę to zadać w ten sposób. I rzućmy tą kostką. A, miałby szóstkę i zobaczcie. Dobrze się stało. Dobrze się stało, bo by zadał nam trzy razy. Ale sobie sześciostrzał przynajmniej. Szkoda. Szkoda. Czy chcę użyć kryształowej kuli teraz? Ma kolega 18 HP, mamy szklanych kociołków trochę. No więc możemy i tak, chociaż nie. Użyjemy, bo trzeba używać. Trzeba takich rzeczy używać. Mogłem jedną szóstkę wykorzystać na wysysanie życia, żebyśmy mogli się jednak podhapeczyć wtedy. Ale chyba tak też będzie ok. Możemy wyrzucić sobie jedną parzystą przez to. Jest szósteczka, dziękuję bardzo moja kochana gro tutaj. Wyssiemy ci parę HP. No i co, i po prostu z tobą skończymy. Raz, dwa, trzy. Mogłem rzucić tamten ten magiczny pocisk, ale chciałem zrobić to bardziej efektywnie, wiecie. Efektywnie właśnie byłby magiczny pocisk. Bardziej efektownie, o to mi chodziło słowo. Możemy się idealnie uleczyć do 40 HP. Jak najbardziej z tego skorzystam. Wydaje mi się, że będzie całkiem ładnie nam jednak szkło. Kraken trochę może być upierdliwy. Dominacji sobie nie zestakuje, myślę, do momentu, jak będziemy tak mocno atakować. Klątwa może być nam bardzo niefajna. Oślepienie też nam może trochę nie być w smak. Trójeczka, złoty kociołek, nie. Dlaczego ja chciałem... Mocno chciałem poprzedniej turze, pamiętam, kociołek. Złoty. Dobra. Dwójeczka na błyskawice oczywiście leci. Możemy zamrozić mu jedną kostkę, możemy tutaj wyrzucić sobie parzystą. Mamy dwie czwóreczki, więc przy okazji sobie zrobimy tak. I złoty kociołek, żebyśmy mieli na następną turę. Podwodny skowyt, cieszę się, ale pewnie użyję, no właśnie. Więc bardziej nam nałożył efektów złych niż ten. I możemy spróbować sobie... To wiemy, że jest jedynka. Możemy z tego zrobić parzystą wartość. Okej, martwi mnie trochę. Nie wiem, jaka to będzie wartość. I spodziewam się, że ta błyskawica pewnie nam... Klątwa jeszcze nie zeszła? Na stówę zejdzie na błyskawicy. Nie zeszła? Aż się dziwię. No i nie wiem tutaj, co mamy. Trochę to jest ryzyk fizyk. Jeśli by to była szóstka, to bym się nie obraził. Moglibyśmy w salę lustę wtedy to walnąć. Bo czwórkę mógłbym wykorzystać... Dobra, zobaczmy. Zamiast złotego kociołka. Wysysanie życia. No nie zrobimy nic z tą czwórką. Czyli to była szóstka. Czyli mogłem jednak zaryzykować i wrzucić tutaj czwóreczkę i spróbować ten. No dobra. Wysysanie życia i tak się nam przyda i tak. Kolega nas na pewno tutaj postara się walnąć może tą dominacją. Myślę tak, walnie nas dominacją. W końcu. A, on ma wielokrotne użycie tutaj tego. Trochę niefajno, ale przynajmniej nie mamy klątwy. Okej, czyli wiemy, że to jest minimum od czwórki do szóstki wartość. Więc rzucając błyskawice nie stracimy na niczym. Więc proszę bardzo. Był na 21, zostało mu na 13, czyli to też była czwórka. Nie. Tak, nie. To była piątka. 13 plus 7 plus 1, nie, 8. Plus 7 plus 1, no 8 to jedna była, czyli tam była czwóreczka. Możemy mu zamrozić jedną kostkę, bo sali luster nie skorzystamy, proszę bardzo, tak. Ale nas ta gra prosi o tą salę luster. I dobra, niech jej będzie już. Może się uda.
Chociaż i tak go pewnie wykończymy teraz w tej turze. Mogą jednak rzucić tą kostką. No ale w sumie i tak wykończymy. On teraz tylko nas trochę dobije. Ale i tak go wykończymy i tak. Czy to jest szóstka? Nie. Zabraliśmy mu trochę HP. Czyli to nie jest ani szóstka. W sensie to nie wiemy, że to nie jest szóstka. Zamiast złotego kociołka możemy tutaj... Tu będzie parzysta wartość. Muszę zrobić tak, żebyśmy mogli zadać mu jak najwięcej obrażeń. I mam nadzieję, że nie zadamy mu 8 obrażeń. Możemy tutaj brać ryzyk fizyk tak naprawdę. Albo po prostu spróbować wyrzucić parzystą wartość. Mamy 66% szans na to, że to będzie czwórka albo ten. Więc... Proszę. O, to była dwójka. I gość zostanie z jednym HP. W sensie i tak się uleczymy i tak. Ze szczurem, królem szczurów sobie i tak zawalczymy w ten sam sposób, jakbyśmy mieli zawalczyć. Z full HP-kami i ten. Ale no... Jedna tura mniej by była. Proszę bardzo, kolego. Coś tam rób swojego. Sporo ma tego, tylko przyznam. Klątwa ministwo ja nie robi i tak w ciebie rzucę kostką. Parzysta. Parzysta jeszcze raz, okej. Trochę nam zdjął tych HP. Masz za karę. Mogłem jednak się pokusić o wystanie mu tego życia nieco. Ale dobra. Proszę bardzo. I żadnych z tych nie będę chciał, proszę bardzo, bo to jest ostatnie piętro. Z królem szczurów walczymy i już walczymy z bossem. Odporność na truciznę. To wiemy, że masz, kolego, odporność na truciznę. Czy tobie jedynki byłyby smak? Mogłyby być fajne, żeby mu tutaj dawać jedynki. Kryształowa kula. I aż trudno się o to nie pokusić. Anuluj. Jedynka. 3 zamrożenia. Nie potrzebujemy szklanego kociołka. Jest ok. Nie zada nam w tej turze żadnych obrażeń od trucizny. I teraz tak. Czy błyskawice mogę wziąć? Mogę sobie wziąć błyskawice. Cieszy mnie to niezmiernie. Z tej jedynki spróbujmy zrobić większą wartość. Mamy 4. Nie jest to nic większego niż 5. Ale możemy spróbować jeszcze raz. Możemy sobie spróbować jeszcze raz. Te 6 i tak tutaj wrzucimy, więc na razie niech tam sobie na nas czeka. Wrzućmy tutaj 4. Tak wyszła 4. Okej. I niech będzie ta sala luster. Może nam się jeszcze przyda. No, bo porażenie w sumie mu nie za wiele daje, ale i tak będziemy używać tej błyskawicy, bo bardzo ładnie działa. Dużo piątek. 10 obrażeń. Ale jeszcze zaczekajmy, może trójeczkę wyrzucimy jakoś inaczej. Mogę wziąć jeszcze jedną błyskawicę. I w sumie możemy wziąć. Możemy wziąć zamiast tamtego złotego kociołka i tak byśmy z niego nie skorzystali i tak. Przeżyć nam wartość. Mamy 4. Okej. Okay. Kolejna sala luster. Sala luster będę musiał wywalić. Bo nie korzystam z niej w ogóle i za dużo się dzieje, za szybko się dzieje, żebyśmy musieli się na nią powoływać. I po prostu rzućmy tą kostką. Tą kostką. Teraz on w końcu zada jakieś obrażenia. Dwukrotnie będzie mógł je zadać. No i tyle. No nie za wiele nam on zrobi. A i tak dostaniemy awans i tak. Proszę bardzo to. Teraz tak i tak. 4 sala luster. Ja nie mogę. Trzeba było wziąć ten kociołek. Jedynka za szklany kociołek. Zamrozimy mu kostkę. I tak ją wrzuci tutaj w to. Za wiele nam nie zrobi. A tak mu zadam 5 obrażeń i 1 porażenie. Jedna wartość więcej na którejś z tych kostek i byśmy zadali mu idealnie. Ale dobra. Niech zostanie znowu z tym jednym HP. Pierdzielony dziad. I sobie poradzimy jakoś inaczej. Zaraz.
No wiecie zresztą, jak sobie poradzimy. Nie za dużo. Skończ, wasi panie. A mianowicie sobie poradzimy. Znaczy i tak dostaniemy awans. No właśnie, i tak dostaniemy awans i tak. Więc nie ma co się starać. Przygotowane miejsce. Biorę przygotowane miejsce, bo będzie znacznie bardziej według mnie opłacalne i musimy zmienić coś z tego przygotowanego miejsca. Więc weźmiemy błyskawice. Złoty kociołek, szklany kociołek, będzie to nam wszystko ładnie działać. I wysysanie życia sobie ewentualnie weźmiemy. Salidoster nie zamienimy, ale cóż, wiedźma kontra Ofi. O Jezus Maria, nie pamiętam co ona miała, ale pamiętam, że ona chyba miała dosyć sporą obronę. Ostatnie piętro w ogóle pisze na dole, zamiast ostatnie. Boże święty. Kolejna walka, no dobra, niech będzie. Błagam, żebyś ty nie miała jakichś dobrych ataków przeciwko nam. Pawęż, maksymalnie 5. Dodaj tarczę, ileś tam. Ma 5 kostek. Szeroki miecz, zadaj obrażenia 1 plus 2 na przykład. Uderz tarczą, zadaj obrażenia równe 0. O matko, ona będzie sobie dodawała tarczę. Porażenie... Trzeba iść w porażenie na pewno. Porażenie tutaj będzie nam mocno pomagać, myślę. O, Jesus. Dwa użycia w tej turze, maksymalnie 5. Całkiem sporo. Jedynki będzie sobie mogła tutaj dawać do tarcz. Nie podoba mi się to trochę. Trochę mi się to nie podoba, ale to musimy jakoś sobie poradzić. Mamy prawie... No niewielka jest różnica między nami HP. Ale ona trochę więcej będzie mogła zadawać tych punktów. Chciałbym móc wybrać wysysanie życia, więc teraz tak. Błyskawica tutaj. Czwóreczka sobie przerzucimy na inną wartość. Chociaż mogłem wyrzucić to. Dwójka, możemy sobie wziąć kolejną błyskawicę. Ale możemy sobie wziąć również jedynkę. Trzeba było tą czwórkę złożyć na szklany kociołek i dopiero wtedy na złoty kociołek. Byłoby to jednak mądrzejsze nieco, ale dobra. Piątka, czwórka. Wolę zamrozić, czy wolę rzucić? Wolę zamrozić, bo chyba będzie nam to bardziej opłacalne. Chociaż i tak ona nie będzie zużywała. Chociaż nie, ona zużywa wszystkie kostki na szarży też, okej. A, i tak rzucimy. I tak rzucilibyśmy i tak, no tak. Ma to sens przecież, Jezus Maria, głupi ja. Ile piątek? O nie, o nie! Ile tarczy, o nie! Jeszcze ile obrażeń, o nie! Kryształowa kulo, pomóż nam. To jest sztos. Wysysanie życia też sobie możemy wziąć nieco. Zróbmy tak, weźmy tutaj dwójkę. Mamy czwórkę. Mogę zmniejszyć trochę te, żebyśmy jednak mieli większą przepagę. Bo zadając obrażenia wysysaniem życia, będziemy i tak na sporym plusie. Więc teraz tak, złoty kociołek niech tam nam zostanie. Albo nie. Na razie tak. Chociaż anuluję. Najpierw zrobimy tak. Proszę bardzo, proszę bardzo. Tę trójeczkę możemy zużyć na to. Tam jedynką sobie później rzucimy. Nie ma problemu. Szóstka zamiast szklanego kociołka. Trójeczka. Tak, tak. Rzut kostką. Okej. Okay. Czuję się w miarę spełniony tą turą. Bardzo ci dobrze. Bardzo ci tak dobrze. Doda sobie dwie tarcze tylko. Jest cudnie. I jak to spiernicze, to jestem debilem. Bo widzę tutaj już dla nas sporą szansę na wygraną. Dwa zdrowia, czy wolę zadać? Nie, wolę zadać w tych. Wolę zadać w tych, bo zadamy wtedy więcej obrażeń. Dwa porażenia, nie za wiele użyję, będzie musiała rezygnować z kostek nieco. Szóstki sobie nie użyję, ale użyję tak, żeby walnąć na starczą, ale to tylko cztery obrażenia. Po niej! Jezus Maria, moi drodzy! Trochę działasz, nie zapeszam i tak dalej, ale ja już widzę, że wygraliśmy. Szóstka. Piąteczka, 11 HP.
to za te wszystkie razy, kiedy zostawały przeciwnikom po 1 HP. Jest! Udało nam się, moi drodzy. Udało nam się. Pokonaliśmy w końcu Wiedźmą Mloch. Chyba będę musiała zrobić to sama. Co za nieporozumienie. A, bo zniknęła ta. Zniknął nam ten squid tutaj stąd. Wiesz już chyba, jak to leci. Dobra robota, bla bla, kręcimy kołem, ale cóż to? Wygląda na to, że nie udało ci się wygrać pragnienia twojego serca. No co za niespodzianka. Nareszcie, moi drodzy, rozdział pierwszy Droga Wiedźmy został przez nas ukończony. Wyzwanie ukończone. Ukończ 9 dowolnych rozdziałów. Ulubione, mamy wilczka, ulubione jedzenie, och, paluszki, uwielbiam paluszki, hobby, skakanie, bieganie, aportowanie i polowanie na małe króliczki. Ulubiona książka, lubię wszystkie, które się dobrze kończą. Moje ulubione jest o chłopcu, który wołał wilk. O Jezu, pamiętam tę historię. Dlaczego wszedłeś do lochów? Gądziłem królika i wpadłem przez przypadek, ale jest fajnie, podoba mi się to. O, cieszę się niezmiernie, wilczku nasz kochany. A ja się cieszę niezmiernie, że udało nam się pokonać Loch Wiedźmą. Pasa naszych wygranych, no jest dosyć spora. Bo ani nie razu nie powtarzałem wyzwań halloweenowych. Chociaż nie powtarzałem specjalnie tamto. Ale i tak się cieszę, i tak się cieszę. Tak więc, moi drodzy, żeby nie przedłużać, bo mamy dosyć spory materiał. Już na tutaj ma... Godzina 12 nagrania, więc nie chcę tutaj wam przedłużać. Tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Jeśli chcecie pokombinować i tak dalej, to patrząc na cały ekwipunek, jaki mieliśmy w całej rozgrywce, możecie spróbować ułożyć dla nas najlepszy ekwipunek, jaki moglibyśmy mieć dla Wiedźmy z tych wszystkich przedmiotów. Jestem ciekaw, jak tutaj poruszycie swoje mózgownice. Jeśli ktoś z was się tego podejmie, Grzesiek pewnie spróbuje, bo jest tutaj dosyć sporym fanem, można powiedzieć, Dicey Dungeons i na swoim kanale ogrywa i ma jeszcze sporo okazji się wypowiadać w komentarzach, więc tutaj przywołuję ciebie, drogi Grzegorzu, spróbuj może zrobić, albo po prostu powiedz mi, co uważasz, że mogłem zrobić lepiej. No i wszyscy inni także możecie powiedzieć, co uważacie, że mogę zrobić lepiej. I czy jesteście ze mnie dumni przede wszystkim, że udało się w końcu przejść ten rozdział Wiedźmą. I moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.